Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś przychodzę do Was z pełnym sercem, ale pełnym nadziei. Chcę podzielić się refleksją na temat sytuacji Ukrainy i tego, jak łączy się ona z proroczymi przesłaniami, które otrzymujemy. Zanim przejdę do głównego tematu, który mam dla Ciebie, chciałbym zastanowić się nad obecną sytuacją tego narodu. Ukraina, niegdyś postrzegana jako perła Europy, znana z bogactwa zasobów naturalnych oraz tętniących życiem i pracowitych ludzi, stoi obecnie w obliczu głębokiego kryzysu. Ulice, niegdyś pełne życia i nadziei, są teraz świadkami codziennego cierpienia milionów. Dziękujemy za bycie z nami na tym kanale i zapraszamy do rejestracji, ponieważ każdego dnia dzielimy się proroczym przesłaniem, które wzmocni Waszą wiarę. Każdego dnia modlimy się, tak jak poprosiła nas Matka Boża, dlatego zachęcamy Was do pozostawienia w komentarzach zamiaru modlitwy, czy to dużej, czy małej. Cała nasza wspólnota wiernych będzie modlić się za Was i intencje Dziewicy Maryi. W sferze gospodarczej jesteśmy świadkami bezprecedensowego upadku. Hiperinflacja zniszczyła wartość waluty, uniemożliwiając wielu podstawowym przedmiotom dostęp. Rodziny, które kiedyś żyły z godnością, teraz walczą o postawienie jedzenia na stole. Szpitale, które kiedyś były źródłem dumy w regionie, mają teraz ogromne trudności z obsługą ludności. Szpitale borykają się z poważnym brakiem niezbędnych leków i sprzętu. Na arenie politycznej sytuacja jest również niepokojąca. Niestabilność wstrząsnęła fundamentami demokracji, a wybory, które powinny być głosem ludu, stały się źródłem kontrowersji i podziałów. Nasi bracia i siostry wychodzą na ulicę, ryzykując życiem, aby zostać wysłuchanym w pozornie niekończącym się cyklu protestów i represji. Wynikający z tego kryzys humanitarny doprowadził do eksodusu o epickich proporcjach. Miliony Ukraińców opuściły ojczyznę, oddzielając rodziny i szerząc społeczności w poszukiwaniu lepszego życia poza granicami. To cierpienie jest znane wielu z nas, którzy widzieli, jak odchodzą przyjaciele, rodzina i sąsiedzi. W środku tej burzy nie możemy nie pamiętać proroczych słów wypowiedzianych w Fatimie w Portugalii. Dziewica Maryja ostrzegła, że Rosja rozpowszechni swoje błędy, jeśli nie dojdzie do nawrócenia serc. Patrząc na sytuację na Ukrainie, nie można zignorować, w jaki sposób ideologia, która ukształtowała rząd w ostatnich dziesięcioleciach, odzwierciedla te ostrzeżenia. Obecny reżim, przestrzegając ideałów socjalistycznych i bliskich związków z krajami takimi jak Rosja, Kuba, Chiny i Korea Północna, wydaje się być bezpośrednim przykładem tego ostrzeżenia udzielonego w Fatimie. Kryzys na Ukrainie można postrzegać jako żywy dowód tych błędów, które się rozprzestrzeniły, przynosząc cierpienie i podział. Jednak, moi drodzy bracia i siostry, nie możemy stracić nadziei. Wiara, która nas łączy, jest potężniejsza niż jakakolwiek ideologia czy ziemski reżim. W takich chwilach musimy pamiętać słowa pocieszenia i nadziei, które towarzyszyły ostrzeżeniom Fatimy. Obietnica, że ostatecznie niepokalane serce Maryi zatriumfuje, musi pozostać przy życiu w naszych sercach. Z tą nadzieją przybywam dzisiaj, aby nieść przesłanie o wielkim znaczeniu dla Was wszystkich. To przesłanie, które wkrótce opiszę, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia nie tylko obecnej sytuacji drogiej Ukrainy, ale także ścieżki, którą musimy podążać. Przesłanie to zostało przekazane w Finca Betania, w Bardzo Utrania, przez Najświętszą Maryję Pannę, pojednawcę narodów. Przygotujmy nasze serca, aby przyjąć je z miłością, wspólnie odmawiając modlitwę poświęconą naszej niebieskiej Matce. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Błogosławieni jesteście między niewiastami i błogosławiony owoc Waszego łona, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci. Amen. Jeśli modliłeś się z nami, zostaw swoje świadectwo wiary w komentarzach, pisząc: wierzę, amen. Moja córko, dałem Ci moje serce i będę to robić wiecznie. Moje dzieci, wezwałem Was dzisiaj, abyście potwierdzili moją obecność wśród Was, aby stała się bardziej ciepła i żywa, ponieważ jestem Matką Miłosierdzia. To miłosierdzie są to ludzie, którzy potrzebują miłosierdzia, a także rodziny, dzieci i porzucone matki, które zgromadziły się dzisiaj z Wami. Ból każdego z nich jest także moim bólem. Ich smutki są moimi smutkami, a ich radości są moimi radościami. Wasze cierpienia stają się moje, a samotność i cierpienie pochłaniają je jak wiatr burzy. Podobnie są pasje człowieka, który nie otrzymał odpowiedniego wykształcenia religijnego. W tym scenariuszu cierpią dzieci, ale od dziś te maleństwa odczują powołanie, słodycz i miłość mojego boskiego Syna.
On jest z dziećmi, a ja jestem z Nim, zjednoczony z Wami w cudownym nurcie tego wieczoru. Jakie to piękno, moje dzieci. Zapraszam na święto aniołów mojego umiłowanego Syna. Usiądź przy stole jako goście honorowi. Moje drogie dzieci, jak piękne jest niewinne stworzenie. Pomóż dzieciom, uśmiechnij się do samotnych matek. Ale pamiętajcie, nie są sami, bo ja jestem z nimi. Jesteście tutaj, aby uczyć się od mojego Syna Jezusa. Przejawia się przez kapłanów, aby potwierdzić, że Jego słowa nigdy nie przeminą i że są odpowiedzialni za przekazywanie prawidłowych nauk, prowadząc ich do zbadania wiary i odnowienia serc na nowe życie. Pamiętaj, że przesłanie pokoju i ludzkiej solidarności oznacza przyjęcie wszystkich z harmonią i braterskim zjednoczeniem. Moje dzieci, dajcie chwała Ojcu Niebieskiemu i mojemu boskiemu Synowi Jezusowi za to, że pozwoliliście wszystkim przyjść do tej ziemi obiecanej w poszukiwaniu tego macierzyńskiego serca. Moje dzieci, kiedy patrzę głęboko w każdą z waszych twarzy, widzę, jak bardzo was kocham. Przyjdźcie dalej, bo macie hojność swojej matki, która jest tutaj, aby żyć wśród was. Upewnijcie się, dzieci, że nic nie stoi na przeszkodzie przepływowi rzeczywistości mojej obecności w tym miejscu. Mieszkam z tobą i wszystkimi moimi dziećmi dzięki prawu miłości. Przyjedziecie stopniowo, ale wejdziecie zwłaszcza zakonnicy, czyli moi umiłowani kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy i cały lud Boży. Och, mój ludu, szukaj swojej matki, która czeka na ciebie z otwartymi ramionami, aby ulżyć twojemu bólowi, smutkowi lub cierpieniu. Jestem matką miłosierdzia, która przychodzi, aby je pogodzić, aby mogli się kochać, wspierać i prowadzić wzorowe życie. Tak bardzo cię kocham i noszę cię tutaj w moim sercu. Maryja, pojednawca ludów, matka miłosierdzia. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jest to przesłanie o wielkim znaczeniu nie tylko dla Ukrainy, ale dla nas wszystkich jako globalnej rodziny ludzkiej. Słowa dziewicy w Finca Betania mają niezwykłe znaczenie dla obecnej sytuacji na Ukrainie i oferują refleksję na temat wyzwań, przed którymi stoi wiele narodów w dzisiejszym świecie. W czasach, gdy Ukraina jest rozdarta podziałami i cierpieniem, przesłanie to przypomina nam, że nikt nie jest sam, ponieważ istnieje boskie serce, które bije każdego cierpiącego człowieka. Dla tych, którzy cierpią, dziewica przedstawia się jako matka miłosierdzia, potwierdzając, że właśnie miłosierdzie najbardziej potrzebuje naród ukraiński. I jak prawdziwe jest to nie tylko dla Ukrainy, ale także dla wielu innych narodów na całym świecie. W krajach, w których sprawiedliwość wydaje się być zapomniana, gdzie prawa człowieka nie są przestrzegane, a bracia zwracają się przeciwko braciom, miłosierdzie może wyleczyć te rany. Mówi o rodzinach, dzieciach i porzuconych matkach. Patrząc na Ukrainę, widzimy, ile rodzin zostało oddzielonych ogromnym eksodusem, który doprowadził miliony Ukraińców do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia. Ile dzieci cierpi z powodu głodu, braku opieki medycznej i braku odpowiedniego wykształcenia. Ile matek jest samotnych, porzuconych, walczących o przetrwanie swoich dzieci w systemie, który wydaje się o nich zapomnieć. Ale dziewica daje nam nadzieję. Zaprasza nas na święto aniołów i prosi nas o pomoc dzieciom, które uśmiechają się do samotnych matek. Przypomina nam, że nawet w najbardziej desperackich sytuacjach nikt nie jest sam. To potężne przesłanie dla dzisiejszych Ukraińców i dla wszystkich, którzy czują się opuszczeni i zdesperowani w dowolnym miejscu na świecie. Udostępnij to przesłanie. Dziewica wzywa nas do odnowienia naszych serc. W nowym życiu z przesłaniem pokoju i ludzkiej solidarności, jak konieczne jest to dla Ukraińców. W kraju podzielonym nienawiścią polityczną, przemocą i beznadziejnością zaproszenie do braterskiego związku jest pilniejsze niż kiedykolwiek. Cały świat też desperacko tego potrzebuje, będąc dotkniętym podziałami i konfliktami. W czasach, gdy wielu czuje się opuszczonych przez swoich przywódców, instytucje, a nawet społeczność międzynarodową, dziewica przypomina nam, że w jej macierzyńskim uścisku zawsze jest schronienie. Obyśmy jako globalna ludzka rodzina otrzymali to przesłanie w naszych sercach. Obyśmy stali się narzędziami miłosierdzia i pojednania. Z pomocą dziewicy możemy odbudować nie tylko Ukrainę, ale także nasze społeczeństwa i nasz świat na filarach miłości, sprawiedliwości i solidarności. Niech Bóg błogosławi Ukrainie i wszystkim narodom ziemi i niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wstawia się za nami w tych trudnych czasach. Amen.